Cześć, z tej strony Sylwia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić bardzo oryginalny, bardzo ciekawy makijaż w klimacie smoky, a i będzie to makijaż inspirowany makijażem z pokazu Diora na jesień-zimę 2021. Na pewno jeżeli oglądaliście film z trendami na jesień-zimę 2021-2022, to wiecie, że pokazywałam Wam właśnie taki bardzo ciekawy makijaż, który nazwałam Empty Smoky Eye, inaczej Negative Space Smoky Eye, czyli takie smoky eye, które ma tutaj po środku taką pustą, tą lukę, można powiedzieć. Uważam, że jest bardzo intrygujący, bardzo ciekawy i dzisiaj pokażę Wam, jak go wykonać. Makijaż twarzy już mam zrobiony, na ustach mam pomadkę Han Luxury Cashmere w odcieniu 705 Caramel, ponieważ widziałam, że dziewczyny z pokazu miały takie dosyć neutralne, takie lekko właśnie beżowe odcienie na ustach, więc taki postanowiłam, że sobie zastosuję. I przygotowałam kilka kosmetyków, które będą mi do tego makijażu niezbędne. Po pierwsze, będzie to baza pod cienie. Po drugie, będzie to czarna kredka. Po trzecie, będą to jakieś neutralne cienie. Ja będę chciała, żeby moje smoky eye było takie prawie czarne, więc będę używać sobie tego, bądź tego i tego cienia. Przyda mi się również zalotka i na koniec tusz do rzęs. A więc zaczynamy! I kochani, zaczniemy sobie oczywiście od bazy pod cienie. W moim przypadku jest to must have, jeżeli chodzi o makijaż oka. Nie wiem, czy będę chciała odtwarzać ten makijaż tak całkowicie jeden do jednego, ale widzę, że na pewno wokół oka pojawiła się czarna kredka, więc od tego sobie zaczniemy. Ja mam kredkę od Lindy Hallberg Cosmetics i to jest Black Core Crayon i zaczynam sobie od linii rzęs. Moja kredka, jak widzicie, jest dosyć tępa. Ja bardzo lubię pracować takimi kredkami, ponieważ one nie zostawiają takich, wiecie, ostrych śladów, tylko bardziej gładko suną i mi to bardzo odpowiada. Jak już zrobię sobie taką kreskę wzdłuż linii rzęs, to sięgam po pędzelek. U mnie będzie to taki nieduży, taki płasko-puszysty, nieduży pędzelek, taki bardziej zbity. I rozcieram sobie, póki ta kredka mi nie zastygła. Całą tą kreskę sobie zmiękczam, żeby tutaj nie było żadnych ostrych linii, nierównych krawędzi, niczego takiego. Odrobinkę sobie dokładam. Teraz biorę bezpośrednio na pędzelek odrobinkę tej kredki i nakładam w miejsce, gdzie widzę, że przydałoby się jeszcze troszeczkę więcej intensywności, ale nie za dużo. Ok, i robię to samo na dolnej powiece. Wchodzę kredką dosłownie między rzęsy. Chciałabym, aby była ona naprawdę blisko linii wodnej. I ja idę nią aż do samego wewnętrznego kącika. Jeżeli nie lubicie aż tak mocno okalającego makijażu, oczywiście możecie sobie zewnętrzny kącik delikatnie pominąć, nie ma problemu. Dobry tip, starajcie się nie rozcierać takimi ruchami tej kredki, ponieważ możecie zbyt obszernie ją rozetrzeć. Starajcie się raczej posuwać poziomo w lewo i w prawo. I też nie musicie rozcierać całej kredki od razu, od końcówki do końcówki, od kącika do kącika, tylko skupić się na jednym obszarze, potem na drugim, potem na kolejnym i na kolejnym. Pierwszy etap jest za nami, teraz przechodzimy do cieni. U mnie ponownie Linda Hallberg Cosmetics i tym razem paletka Infinity i sięgam po ten ciemny, prawie czarny odcień. Skoro już jestem przy Lindzie, to użyję sobie jej pędzelka, to jest 303. Moczę sobie w odcieniu Fornax, czyli tym właśnie najciemniejszym i delikatnie gruntuję sobie tą moją kredkę, czyli wklepuję ten cień w miejsce, w którym nakładałam kredkę. To samo robię na dolnej powiece. Jeżeli potrzebujecie większej precyzji na dolnej powiece, możecie oczywiście użyć mniejszego, jeszcze mniejszego pędzelka. Chociażby takiego, którego używałam do rozcierania kredki. Taki będzie spoko. W moim przypadku taka nieduża kuleczka spokojnie będzie taka akurat w to miejsce. Okej, przechodzimy do większego pędzelka, to będzie też Linda i numerek 304. I tym razem odcień Cigar, to jest, pokażę Wam ten odcień, taki chłodny, ciemny brąz. I zaczynam sobie aplikację tego odcienia w wewnętrznej części powieki. Nigdy nie wiem, jak to dobrze nazwać. To nie jest wewnętrzny kącik, to nie jest ruchoma powieka, to nie jest nieruchoma powieka. Jak nazwać ten obszar, powiedzcie mi. I w zewnętrznym kąciku delikatnie też nakładam na otwartym oku, żebym po prostu tutaj przy otwartym oku również ten makijaż był troszeczkę widoczny. I teraz jakby łączę sobie tą moją kuleczkę w tym miejscu z kuleczką w tym miejscu, powyżej załamania. Robię taki mostek.
również tym odcieniem delikatnie rozcieram sobie jeszcze dolną powiekę, żeby po pierwsze jeszcze bardziej powiększyć oko i tak zmiękczyć ten makijaż, a po drugie, żeby nadać właśnie mu wielowymiarowości, jeżeli chodzi o odcienie, bo tutaj mam samą czerń, a jak dodam troszeczkę brązu, to będzie coś się więcej działo, będzie mniej oczywisty ten makijaż i będzie fajniej jakby wpasowywał się w naszą urodę, ponieważ będziemy mieć tutaj element brązu, który jest jakby elementem naszych kolorów, naszego ciała, naszej twarzy, naszych włosów. Wracam sobie do pędzelka 304, czyli takiej mniejszej kuleczki i do odcienia Fornax, czyli tego bardzo ciemnego. I pogłębiam sobie te miejsca, które aplikowałam przed chwilką, ten brąz. Czyli zewnętrzny kącik przede wszystkim i wewnętrzny kącik. I jak już czuję, że na pędzlu nie zostało mi zbyt wiele kosmetyku, to ponownie łączę i delikatnie pogłębiam odcień tego mostka, tak jak już nazwałam, to już tak zostawmy ten mostek. Wracam do większej kulki i wszystko delikatnie rozcieram i zmiękczam. Pamiętajcie, aby nie robić zbyt dużych, okrężnych ruchów, bo on bardzo mocno nam rozniesie ten makijaż. A żeby on był skontrolowany, żeby utrzymać ten odpowiedni kształt, lepiej jest robić bardzo malutkie kółeczka albo właśnie takie ruchy w lewo, w prawo. Drugie oko już skończone, teraz sobie delikatnie precyzuję wszystko, co zrobiłam, delikatnie rozcieram i teraz widzicie, unoszę brewę, żeby naciągnąć sobie tą okolicę, żeby łatwiej było mi jeszcze pogłębić kolory w tym miejscu. Jeżeli chodzi o ten środek, to ja chyba nie chcę nic tutaj nakładać. Chciałabym, aby on został taki właśnie taki skórzasty i taki, żeby dawał wrażenie takiego jakby niedokończonego troszeczkę, żeby było w tym troszeczkę surowości, troszeczkę takiego grunge'u, więc palcem tylko delikatnie ściągam nadmiar cieni, jeżeli tutaj coś się osypało, żeby bardziej wyczyścić tą przestrzeń, ale nie w taki super precyzyjny sposób. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie pogłębić tę intensywność tej jasnej przestrzeni chociażby korektorem, czy jakimś jasnym beżowym cieniem, a może właśnie przełamać ten makijaż jakimś błyskiem. Ja chciałabym, aby został to w takiej koncepcji takiego troszeczkę surowego smoky eye, więc zostawię sobie tak, ale wy oczywiście kombinujcie tak, jak chcecie. I powiem Wam, że nie wiem, czy będę nakładać na linię wodną coś. Mam w wewnętrznych kącikach troszeczkę tej kredki i to mi chyba wystarczy. Bardzo podoba mi się ten taki surowy, jakby niewykończony do końca klimat, więc chyba sobie tak zostawię. Tylko w wewnętrznych kącikach sobie pokryję. No, wygląda to bardzo ciekawie. Przechodzimy w takim razie do rzęs. Zaczynam od zalotki i podkręcam sobie rzęsy. Do takiego looku fajnie jest sobie zbalansować ten makijaż właśnie fajnie wytuszowanymi rzęsami. I ja je wykręcam najpierw w jednym miejscu, potem lekciutko odpuszczam i jeszcze troszeczkę wyżej podkręcam, żeby one nie były takie ucięte, tylko żeby one były właśnie taką leciutką jakby literkę C wykręcone. Ok, i przechodzę do maskary. Ja będę używała tuszu Classic od Glam Shopu i zaczynam sobie przede wszystkim od mocnego, dokładnego wytuszowania podstawy rzęs. Przy smoky eye jednak takie gęste, grube rzęsy, takie lekko powiedziałabym nawet kluszczaste, są bardzo na korzyść, więc ja też takie chcę. Więc zaczynam sobie od podstawy, takim zygzakiem sobie wprowadzam maskarę w podstawę rzęs i na razie ich nie wyciągam do góry. Zostawiam chwilkę do podeschnięcia i zaraz nakładam drugą warstwę. I drugą warstwę również zygzakiem, ale wyciągam już do góry, tak aby złapać wszystkie końcówki. Pamiętajcie główną zasadę przy smoky eye, nie żałujemy maskary, nie żałujemy, ma być nawalone, nawet może być, wiecie, pozlepiane, posklejane, im więcej tuszu, tym lepiej, serio. I tak się prezentuje skończony makijaż. Jak widzicie, ma bardzo rockowy, bardzo grunge'owy charakter. Ja bardzo lubię takie makijaże, bo one dają efekt takiego effortless makijażu, czyli właśnie takiego bezwysiłkowego makijażu, jakbyśmy po prostu pomachali tylko chwilkę pędzelkiem i niczym się nie przejmowali. Jeżeli obawiacie się, że ten makijaż nie będzie się nadawał do Waszych powiek, bo macie na przykład opadające bądź głęboko osadzone oczy,
To absolutnie nie, bo jeżeli rozluźnię mięśnie i przestanę się ruszać, to widzicie, że tak naprawdę niewiele z tego makijażu jest widoczne w takiej mojej naturalnej twarzy. Ale wiecie, no ludzie nie widzą nas cały czas tak. Ludzie widzą nas, jak mrugamy, jak patrzymy do dołu, jak podnosimy brew, jak upuszczamy, jak skręcamy głowę i tak dalej, więc nie przejmujcie się tym, tylko dopasujcie ten makijaż po prostu do swoich potrzeb, opierajcie się na swojej anatomii twarzy i swojej anatomii oczu. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, jak ten makijaż Wam się podoba, czy uważacie, że pasuje on do mnie. I chciałabym wiedzieć, jakimi kolorami Wy byście zrobili ten makijaż. Czy uważacie, że czerń tutaj jest po prostu the best of the best? Czy widzielibyście może jakieś inne odcienie? Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać. No i koniecznie dajcie znać, jak Wy próbujecie u siebie ten makijaż, jak się u Was sprawdził. I za dzisiaj dziękuję bardzo. Pamiętajcie o łapkach w górę i komentarzach, jeżeli filmik Wam się podobał. Zachęcam również do wspierania i subskrypcji tego kanału. I ja za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, do następnego. Hej!